Moi drodzy, często widzimy, że jakaś bitwa to czysty fart. Wiecie, dużo szczęścia, rywale dostali laga i jakoś się udało. Dziś pokażę wam jednak starcie, gdzie o takim typowym przypadku nie ma mowy i jest to jedna z najlepszych bitew pod względem taktycznym, jakie ostatnio widziałem. Taktycznym, czyli reakcje, decyzje, jak się ustawić, te sprawy. Więc oglądajmy, nie byle kogo, bo najlepszego gracza World of Tanks przed wami Stanlox na T-62 na mapie kopalnie w trybie bitwa spotkaniowa. Potyczka ta od samego początku jest bardzo ciekawa. Nawiązujemy walkę na środku z kilkoma czołgami. Jest tutaj obiekt 277, Patton, Kołowiec kręci bączki, ale bohater w związku z tym, że jego drużyna nie gra już tak agresywnie, zaczyna się wycofywać. Zwróćcie uwagę, że nasza drużyna pojechała bardzo na wodę. To nie jest tak, że my sobie tutaj robimy robotę, bo możemy. My nie możemy, moi drodzy. Nasza drużyna sobie tam kampi wesoło, szczęśliwie. W ogóle Super Conqueror, jak się dziwnie zachowuje, zobaczcie, jest za kamieniem. Czyli widać, że nie ma co, środek trzeba odpuścić. Do tego jeszcze Babok przywitał nas bułą za 210. I teraz, kiedy drużyna jest tak fatalnie ustawiona, bo jednak trzeba sobie powiedzieć, że no ci gracze do końca się nie znają, to my musimy też grać ostrożnie. Nie możemy tutaj cisnąć nie wiadomo jak, bo wtedy będziemy padać. Zobaczcie, że już teraz straciliśmy E50, które właśnie zostało na środku, bo myślało, że sobie postrzela. No właśnie nie. Nie przy tylu artach, nie z takim ustawieniem. I to, co próbujemy robić, to z dystansu próbować jakoś odrobić straty, które już teraz są dość poważne. Co poza tym? Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że jako, że to jest bitwa spotkaniowa, to baza jest w miasteczku i jeden czołg cały czas bazę przyjmuje. Ale czy to jest powód do paniki? Nie, ponieważ przejmowanie bazy jeszcze trwa bardzo długo. Wiemy o tym, że to jest tylko jeden czołg, 2 minuty, także na razie nie ma co jechać też na samobuja. Powolutku, cierpliwie próbujemy naprawić sytuację i odrabiać straty. Niestety rywale się jakoś tutaj głupio nie wychylają. Są też dość świadomi tego, że nie ma co tutaj niepotrzebnie wychylać z górki, więc czy to Kowiec, czy to Patton, czy to T30 na razie są nie do trafienia. Udało nam się raz znaleźć bicie na 113, która tam w mieście próbuje właśnie przejmować bazę. To było szczęśliwe, bo ten strzał naprawdę nie był byle, nie był najprostszy. I teraz zaczyna się już robić troszeczkę gorzej. Widzimy, że w miasteczku poległa nam Godzilla. Widzimy, że moi drodzy, nasza drużyna raczej nie będzie już dłużej w stanie dekapować, więc trzeba będzie teraz pomyśleć, co dalej. Mamy dużo szczęścia, bo rywal w TVP na samobuja wręcz tutaj, moi drodzy, wyjechał. No, totalnie niepotrzebnie, prawda? I teraz ze wsparciem delikatnym kołowca udaje się go zdjąć i tym samym sytuacja z górką wygląda już troszkę lepiej. Teraz mamy już realne szanse, aby tam w późniejszej fazie móc ją odbić. O samym czołgu na początku bitwy, moi drodzy, nie mówiłem wam za dużo, a to dlatego, że T-62 znacie. Jest to pojazd, który na pewno nie jest najlepszym radzieckim medem, ale jest wciąż spoko pojazdem, o ile nie rzuci na same dychy, chieftainy i tak dalej. A tutaj losowanie jest dość przyjemne, bo są dziewiątki, są dziesiątki i co bardzo ważne, żadnych w sumie przegiętych czołgów, więc ten czołg, no, jako tako daje radę. I moi drodzy, opowiadałem wam o tym, że rywale troszeczkę się wykrwawili na górce, ponieśli spore straty. TVP-ki poległy, więc nasz gracz nie jest głupi, tylko od razu reaguje, bo wie, że musi też myśleć o zbiciu bazy. Zobaczcie, teraz koncentrujemy się na tym, aby ogarnąć sytuację na środku, na góreczce. Eliminujemy lufy, zdjęliśmy kołowca, farmimy Pattona, który non-stop przed nami ucieka i próbujemy ułatwić sobie sytuację i zająć się dekapem, bo słuchajcie, 45 sekund do przejęcia bazy, a nie wiadomo, co będzie dalej. Teraz ładny strzał w Pattona, on nawet zjeżdża z górki, udaje nam się go tak naprawdę zrzucić z tej górki. I tutaj powolutku próbujemy w jakiś sposób tą bazę opanować, tą presję zdjąć z naszej drużyny. Niestety w tym wszystkim przeszkadza nam wciąż Arta. To nie jest tak, że nas totalnie olała. Nie, nie, nie. My jesteśmy tutaj dla niej priorytetem. Nie byle
jak tutaj Arta do nas podchodzi, tylko no, koncentruje się na nas, bo wie, że jesteśmy ważnym pojazdem. Ale 113 szczęśliwie popełnia błąd i moi drodzy, pokazując boczek, dostaje ona strzał za 329. I kiedy już ta baza jest zbita, to my, moi drodzy, nie próbujemy tej 113 wykończyć na siłę, ponosząc ogromne straty, tylko ogarniamy to, co teraz jest najważniejsze, czyli górka. Bo gdybyśmy teraz stracili górkę tego sojusznika w T-541, to bylibyśmy już pozamiatani. My musimy tutaj koledze pomóc. W ten sposób zapewniamy sobie takie wsparcie mentalne. I zobaczcie, teraz ten T-541 bardzo nam pomaga. Bardzo, bo oddaje kilka strzałów w UDS-a i mamy go już na hita. Z tym, że my nie wyjeżdżamy teraz na niego, zobaczcie, od tej strony, bo tutaj, proszę bardzo, w tym miejscu Arta ma bicie i my wolimy pojechać od drugiej strony już bardziej, tak aby być niewykrytym i aby Arta nie była w stanie nam przywalić. A teraz okazuje się nawet, że pomaga nam sojusznicza Arta, więc już w ogóle idealnie, idealnie. Ale to by, moi drodzy, chyba już ostatni strzał, który otrzymamy od naszej Arty, bo już teraz po naszej bazie jeździ Char Futur, a na środku i tak my mamy teraz swoje problemy. Problemy jak chociażby Leopard PTA, który tutaj wygląda na zagubionego, totalnie zagubiony, nie wiem co on robi. My staramy się zrobić Sage Scrapa, przyjąć strzał na bok, niestety, moi drodzy, trafiamy go tylko za zero w gąskę. Tutaj bohater mógł troszeczkę lepiej przymierzyć i zobaczcie, że z prawej strony będzie na nas wyjeżdżać 113, trafiamy ją raz, byliśmy szybsi i teraz możemy zająć się tym E75. E75, które, moi drodzy, co bardzo istotne, ma dziurawą wieżyczkę dla naszych pocisków kumulacyjnych z penetracją 330, ale jest jeden haczyk. Taki, moi drodzy, że my musimy też przymierzyć obok działa, a nie też w górną część tej wieży, bo wtedy będą rykoszety. Udaje nam się tutaj znaleźć bicie nawet na jego boku, więc tym bardziej ułatwiona sytuacja i możemy zająć się STRV-em, który tutaj będzie chyba próbował wjechać. Wcześniej jeszcze jest chyba próba tutaj sowania przed Artą, bo jednak Arta cały czas klika, nie daje nam spokoju w tej bitwie. W tym czasie również warto podkreślić o walce Char Futura, który walczy z Leopardem. I teraz, moi drodzy, zobaczcie, STRV zagubił się troszeczkę, zapomniał się, bo tak bardzo próbuje pomóc sojusznikowi, że zapomniał o tym, jaki problem ma tutaj. I zwróćcie proszę uwagę, że bohater mógłby zdjąć STRV-a, ale wcześniej jeszcze chciał tego Char Futura dobić. No, nie udała mu się ta sztuka. Teraz STRV fajnie zdjęty i próbujemy tutaj na dystans porobić tego francuskiego meda. Niestety wciąż latają kalafiorki. Wcześniej nie weszło, teraz nie weszło. Może do 3 razy sztuka. Mierzymy. No, w końcu wchodzi w wieżyczkę i Char Futur jest już na strzał. Wiemy o tym, że oddał w nas bodajże 2 strzały, więc moglibyśmy teraz go spróbować wykończyć. Pamiętajcie, że on ma w magazynku 4 pociski, także nie ma to tamto. No teraz możliwe, że będzie nawet ładował. Tutaj próbujemy go wyjąć na ślepo, niestety się nie udaje. Char Futur próbuje tutaj nas zaskoczyć, oczywiście nie ma o tym mowy. My jesteśmy na niego przygotowani, wyjeżdżamy bokiem, bo możemy przyjąć jeden strzał. I co najdziwniejsze, Char Futur ma strasznie późną reakcję i nawet nie oddaje w nas strzału. Dziwne. A my, moi drodzy, przy skale wyczekujemy Arty, która fatalnie pudłuje i tym samym na spokojnie oddalamy się na najbliższe sekundy, aby zniknąć. Zobaczcie, jaka jest sytuacja. Mamy 2 Arty do zdjęcia i AMX-a 50-120. Wiemy o tym, że ostatnio był na wyspie w sektorze C1. Prawdopodobnie chciał zająć krzaczki w tych rejonach. Tutaj, moi drodzy, E2, F2. Przy tych kamieniach często ustawiają się gracze. Nie jest to może normalne AMX-em 50-120, no ale w tej bitwie wiele rzeczy było nienormalnych. No i teraz bardzo sprytnie tutaj, niewykryci, podjeżdżamy wodą tak, aby zaskoczyć czy to Arty, które pewnie są na wodzie, czy to właśnie francuskiego Heavika. I moi drodzy, co się dzieje? AMX faktycznie, jak widzieliśmy na mimapie jest tutaj przy kamieniach i teraz próbujemy go tutaj wyjąć. Niestety Arta cały czas przeszkadza. Mieliśmy na szczęście apteczkę i tutaj strzałem wieżyczkę eliminujemy tego Heavika i teraz ostatnie 2 baboki.
cały czas jesteśmy w ruchu, ponieważ nie wiadomo już, gdzie Arta jest. Bohater woli nie ryzykować, a tak cały czas kręcę, zobaczcie, tak, aby zmylić te bawoki. Czy będzie strzelona ślepo? Zobaczymy. Pojawi się, moi drodzy, francuska baczatynka, trafiona raz. Teraz mierzymy po raz drugi. Również wchodzi, pociski są bardzo szybkie i zostaje M53, M55. Pytanie, jak jest ustawiona ta Arta? Możliwości jest kilka. Widzimy, że zapala się nam żaróweczka, więc najprawdopodobniej Arta jest, moi drodzy, po naszej lewej stronie w krzaczorach, ale może też być niby po naszej prawej stronie. Zobaczymy, zaraz się okaże. Bohater delikatnie sprawdza. Patrzy. Tutaj są krzaki, które powinny mu pozwolić wykryć Artę, która byłaby przed nim. Patrzy dalej. Nie ma żarówy. Podjeżdża dalej. Żarówy nie ma, czyli ta Arta nie może być po naszej prawej stronie. Musi być po lewej. Podjeżdżamy. Cały czas bez spota. Przy skale tak, aby nas Arta, broń Boże, nie zaskoczyła, abyśmy mogli sobie na spokojnie ocenić sytuację. Widzimy, że Arta ta nie może nas trafić, ponieważ no niestety konstrukcja na to nie pozwala. Trafiamy ją raz, teraz drugi raz i wygrywamy bitwę, robiąc 9 zniszczenie i 8000 uszkodzeń. Kosmiczna bitwa na mapie kopalnie. Moi drodzy, co tu dużo mówić? Pod koniec rywale faktycznie nie strzelali może idealnie, ale my też za bardzo im na dużo nie pozwalaliśmy. Najbardziej bym powiedział, że winę ponosi Szarfutur, bo on tam mógł, kurde, na koniec na pewno strzelić przed nami. To my na niego wyjechaliśmy, ale może ładował, kto wie. Na pewno my zagraliśmy tutaj bardzo, bardzo skutecznie. Także mam nadzieję, że taka bitewka eksperta od T-62 i nie tylko wam się spodobała. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia. Piąteczka. Cześć!